trwa drugi dzień szczytu klimatycznego Tugend R, podczas którego rozmawiamy o kwestiach najważniejszych, jeśli chodzi o ochronę naszego środowiska. Ze mną jest pan Zdzisław Krasnodębski, europoseł. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Znaleźliśmy się w bardzo szczególnym momencie i jest to wyzwanie. Mam tutaj na myśli, najpierw mierzyliśmy się z pandemią koronawirusa, teraz mierzymy się z wojną, która wywołała taki ogólny kryzys, między innymi jeśli chodzi o energetykę, ale nie tylko, bo także i jeśli chodzi o dostawy żywności, czy na przykład tego zboża z Ukrainy. Ciężko jest prowadzić dla tak wielu państw jednolite przepisy, jednolitą reformę, jeśli chodzi o na przykład tą energię, skąd ją pozyskiwać, bo wszystkie różne państwa są w innej sytuacji. W takim razie jaki plan ma na to Unia Europejska? No wie pani, to jest ogólny problem Unii Europejskiej. Jak wiemy, są różny poziom życia, różny rozwój ekonomiczny, są różne warunki geograficzne, jeżeli chodzi o produkcję energii. No różne wiadomo, zasoby. Słucham? Różne też zasoby, prawda? Różne zasoby, tak, różna faza rozwoju. No, państwa są też jedne bogatsze, drugie biedniejsze, ale trudno na przykład porównywać perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Portugalii na przykład z no, jakimś krajem północnym, powiedzmy, gdzie słońce jest rzadko. Ale rzeczywiście jest też tak, że no, Unia reguluje cały rynek. Mamy wspólny rynek i muszą być pewne zasady regulujące, równe dla wszystkich. No i to jest w zasadzie ta cała sztuka polityki europejskiej, że z jednej strony trzeba ustalić pewne zasady, one się zawsze ustalają w pewnym ścieraniu się interesów, a z drugiej strony no, są to ramy, które wyznaczają też warunki konkurencji. No, przykład taki no, najbardziej przecież pewnie znany jest to, że powiedzmy największy kraj Unii Europejskiej, czyli Niemcy, rezygnują z energii nuklearnej. Francja chce rozwijać, opiera się w ogóle energetyka na energii nuklearnej. W związku z tym powstała dyskusja, czy możemy traktować to jako źródło zrównoważone energii, czy nie. No i tu wchodzi jak zawsze, jak wszędzie no, polityka. No, muszą się trzeba w negocjacjach ustalić jakieś kompromisy. Najczęściej te kompromisy są, jak to kompromisy, no, nie wszyscy są zadowoleni, no, ale gdzieś się spotykamy czasami w pół drogi czy w ćwierć drogi. Ostatnio mieliśmy na przykład duże dyskusje na temat metanu no i tak dalej. To jest w zasadzie cały proces polityczny w Unii Europejskiej polega na tym, że szukamy, są takie sprawy, no, którym jesteśmy dosyć zgodni, to jest łatwiej, a tam, gdzie występuje bardzo duża różnica interesów, no to tam oczywiście trwają negocjacje polityczne. Unia Europejska sama narzuca pewne tutaj zobowiązania na państwa, jeśli chodzi o tutaj dążenie do tej neutralności i zeroemisyjności, czy też niskoemisyjności. I w tym trudnym momencie dla wszystkich państw, czy to zostanie przesunięte na boczny tor i skupimy się na tym, żeby zabezpieczyć już w jakikolwiek sposób te źródła energii? Czy dalej pamiętamy o klimacie? Jakie reformy tutaj? Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o decyzje podejmowane przez Unię Europejską? No to tak, po pierwsze no musimy sobie zdawać sprawę, że te cele klimatyczne, ale w ogóle powiedzmy strategia gospodarcza, handlowa, to są i one są wyznaczane rzeczywiście przez Unię. To są warunki brzegowe naszej w ogóle rozwoju naszej gospodarki. To nie jest tak, że pewne decyzje, na przykład wychodzenia z węgla, od węgla, produkcji i tempo tego wychodzenia, to my musimy się tylko dostosować do pewnych zasad, które zostały ustalone w Unii i od tego, jak długo jesteśmy członkami, tego nie można tego zmienić. Teraz, jeżeli chodzi o cele długofalowe, to one się nie zmieniły. Tak zwany Zielony Ład jest ciągle podstawą strategii, a nawet się uważa, że powinna się ta zielona transformacja powinna zostać przyspieszona i jest przyspieszana. Tak? Ona jest przyspieszana przez różne akty prawne przyjmowane przez Parlament i Radę Europejską
związane z propozycjami komisji. Ale rzeczywiście, no wszyscy pamiętamy, że w tamtym roku, który minął, wybuchła pewna panika dotycząca kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Zostały przerwane dostawy gazu z Rosji. A od cen gazu zależą, które poszybowały w górę, zależą również ceny energii elektrycznej i tak dalej. Więc rzeczywiście nie tylko w Polsce myśmy się martwili o węgiel, bo wiadomo, że węgiel jest też materiałem opałowym w wielu domostwach, nie tylko przy produkcji energii elektrycznej. No inne państwa się martwiły o gaz i tutaj nastąpiła zmiana takiej krótkoterminowej polityki europejskiej, która się koncentrowała no, głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europejczykom, poszczególnym państwom, poszczególnym obywatelom i przetrwania tej zimy. I teraz nadchodzi okres letni, ale ten problem pojawi się znowu na jesieni, jeżeli przyszła zima. Ja usłyszałem takie zdanie, że gdyby zima była bardzo ostra, to rzeczywiście mielibyśmy nawet kłopot w Polsce z dostawami energii elektrycznej. Francja znajdowała się już rzeczywiście na granicy wydolności, tylko ratowała się importem energii elektrycznej z zewnątrz, z innych krajów europejskich. To teraz jest taka chwila na złapanie tego oddechu, żeby znowu się przygotować na kolejny ten sezon zimowy, tak, w związku z czym rozumiem, że to jest między innymi jeden z tych głównych celów, problemów do rozwiązania. Jaki jest na to pomysł w takim razie? No nie ma jednego pomysłu, ponieważ sprawa jest skomplikowana, ale rzeczywiście widzimy taką rozbieżność, że z jednej strony są te długofalowe cele, o których my tu mówimy na tym szczycie, na tej konferencji dotyczącej polityki klimatycznej. Jest ta zeroemisyjność w roku 2050 i tak dalej. Są cele pośrednie. No ale z drugiej strony oczywiście komisja dba również, zajmuje się źródłami kopalnymi, właśnie gazem, kwestią węgla i tak dalej. Więc no to jest tak, że my nie możemy wyłączyć nagle, odciąć obywateli od energii. I tak są pewne decyzje podejmowane, które są kontrowersyjne, na przykład jak kwestia samochodów ze silnikami spalinowymi. No nie wszyscy obywatele przyjmują to pozytywnie i prawdopodobnie niektóre cele w ogóle nie są realizowane. No, wiadomo na przykład, powiedzmy, że nasz sąsiad, największy kraj Unii Europejskiej, Niemcy, nie są w stanie swoich celów redukcji emisji zrealizować do tej pory. I teraz szukanie, musimy tak, więc krótkoterminowo musimy zapewnić bezpieczeństwo energetycznego, długoterminowo musimy zadbać, żeby rzeczywiście odbywała się transformacja i ona musi być na dodatek zaakceptowana społecznie. Na przykład myśmy niedawno rozszerzyliśmy ETS, czyli handel emisjami, również na nowe sektory. Będzie to dotyczyło również budownictwa, budynków mieszkalnych. To na pewno nie będzie łatwy proces i nie wiadomo ostatecznie, czy uda się go zrealizować, jeżeli koszty tego procesu będą zbyt duże i nie będą akceptowalne społecznie. Więc to tak wygląda. Nie będzie i nie ma jednego magicznego środka. To jest zawsze oczywiście też reakcja na sytuację, która się pojawia. Dobrym przykładem jest to, co pani mówiła, zboże. W jakim sensie można było to przewidzieć z Ukrainy, że taki proces nastąpi, a tak nie został przewidziany i w związku z tym potrzebne są środki zaradcze, które teraz dopiero podejmujemy. Dokładnie tak, jak pan powiedział, nie możemy wszystkiego przewidzieć i tutaj Unia Europejska. No gdyby nam wyłączono prąd, pani redaktor, to nie pani redaktor nie byłaby zadowolona i nikt inny. Nawet nie moglibyśmy swoich iPhone'ów doładować. Ani przeprowadzić też tego wywiadu. Ani nie można byłoby, nasi młodzi ludzie, którzy są bardzo proekologicznie, mogliby Netflixa oglądać i wówczas byłaby katastrofa społeczna. Dokładnie tak, dlatego Unia Europejska ma takie duże wyzwanie i zadanie, żeby reagować też na bieżąco na zmieniającą się tutaj rzeczywistość. Dziękuję w takim razie serdecznie za rozmowę. Dziękuję.